Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym takim materiale raczej edukacyjnym. Dzisiaj omówimy sobie to, jak odpowiednio dobierać ulepszenia do konkretnych okrętów. Tutaj mam w tej chwili zaznaczonego sobie ZAO i obejrzymy sobie moduły oraz powiemy sobie to, jak do te moduły dobierać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś kupuje sobie nowy okręt, to od razu chce wszystko założyć. Z tym, że dla gracza, który tym okrętem jeszcze w ogóle nie grał, to jest w pewnym stopniu utrudnienie, bo on nie wie, jak ten okręt spisuje się w walce. No i po prostu ciężko jest odpowiednie decyzje podejmować, jakie moduły zakładać. No i dzisiaj sobie omówimy, jak to robić. Otóż wygląda to tak, że jeżeli chodzi o klasy okrętów, to one mogą mieć zupełnie różne te ustawienia ulepszeń, ale jeżeli chodzi o funkcje, jakie te okręty w grze spełniają, no to mogą się już te funkcje pokrywać i wtedy te ustawienia modułów będą dosyć podobne. No, weźmy sobie na przykład ZAO. ZAO to jest krążownik, który raczej pływa w ruchu, polega na swoim kamuflażu, używa i torped, i głównej artylerii, no i te właśnie kamo tutaj nam pomaga. W takim razie, co możemy wybrać sobie na pierwszym slocie? No, tutaj mamy zmniejszenie ryzyka detonacji magazynu o 70%. Bezsensowne ulepszenie, mamy na to sygnał. Spotter niekoniecznie, bo zasięg okrętu wystarczająco długi jest nawet i bez tego. Przeżywalność sekundarki i pelotki, no też nie bardzo. Ale ten moduł już znowu, on nam sprawia, że bardziej wytrzymałe są nasze moduły uzbrojenia, czyli torpedy i wieże artyleryjskie. No i tutaj na tym będziemy głównie polegać. Także z tych wszystkich opcji do wyboru najsensowniejsza jest ta, jak dla mnie. Kurde, przełącza mi się tutaj. Wybraliśmy to. Tutaj mamy do wyboru tak. Albo zmniejszenie szansy na podpalenie i zalanie o 5,3%, albo ograniczenie uszkadzania nam silnika i steru. Tutaj mamy ulepszoną obronę przeciwlotniczą, która nam się wydłuża czas i efektywność. Tutaj mamy wydłużone hydro. No i w okręcie, który w większości czasu będzie w ruchu. No, zatrzymywanie się na ZAO raczej nie jest dobrym pomysłem. Jak dla mnie, no oczywiście wiadomo, że tutaj fajnie jak mamy mniej tych pożarów na pokładzie, ale jeden czy dwa pożary w jedną czy w drugą to nie jest ogromna różnica. A jeżeli jesteśmy cały czas w ruchu, no to lepiej, żeby i ster i silnik działały jak najdłużej, jak najlepiej. Także to zapewni nam maksymalną przeżywalność tych modułów. I wydaje mi się, że okręty, które grają właśnie w ruchu, powinny sobie ten moduł, to ulepszenie montować. Slot kolejny. Tutaj mamy skrócenie. Jak to wygląda dokładnie? No, przyspiesza torpedę o 5%. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia 40. To jest raczej moduł dla niszczyciela. Powiedziałbym, że na takim okręcie, jakim jest ZAO, no, torped będziemy używać, ale nie jest to nasze główne uzbrojenie. W związku z czym ja bym sobie tutaj ten moduł odpuścił. Celność. Strzelamy w miarę szybko. Krążowniki nie są jakoś mocno niecelne, zwłaszcza takie konwencjonalne, bo mamy jeszcze te wielkie krążowniki, które już troszeczkę mają inne parametry celności. Także myślę, że wcześniej, przed zmianami w ulepszeniach, to był jedyny sensowny wybór. Pelotka. Czas ustawienia sektora priorytetowego też wydaje mi się, że nie jest konieczne, bo ZAO ma w chwili obecnej bardzo dobrą pelotkę. I tutaj mamy sekundarkę, też bez sensu. A że podkreślam, ZAO jest okrętem do pływania takim, no w ruchu, po prostu do bycia w ruchu, nie dostania w miejscu, czyli kajtowanie i takie ostrzał w ruchu. No to zmiana flanki czy zmiana strony ostrzału nam się bardzo przyda, w związku z czym wydaje mi się, że przestawienie dział będzie jedynym sensownym wyborem. Tutaj, slot kolejny. Gdybyśmy grali na pancerniku, który ma A. Tankować, B. Strzelać z daleka, C. Grać na sekundarce, no to wydaje mi się, że najlepsze byłyby wybory takie, jeżeli chodzi o czas trwania i zalanie pożarów. Tutaj moduł na dopalaczkę, czy tam szybsze osiąganie prędkości maksymalnej. To się przydaje na wielu różnych okrętach, ale tak jak mówiłem, ZAO jest bardziej okrętem do gry w ruchu i tu się raczej zatrzymywać nie będziemy, w związku z czym ten moduł dla mnie się nie spisuje. Ten byłby ok, ale jednak skłaniam się bardziej do czasu przestawienia steru. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, czy wolicie ten ster, żeby się przestawiał te 20% dłużej, czy wolicie się krócej palić, ale ja bym polecał na przykład to, można też to. Oba rozwiązania są dobre, no ten to raczej nie jest dobry wybór. Ale weźmy sobie na przykład teraz to. I tutaj mamy kolejny wybór. Nowość.
wprowadzone niedawno, to nam wykrywa torpedy wszystkiego rodzaju z kilometra 700. Jeżeli chodzi o pancerniki, wydaje mi się, że no, zależy oczywiście od stylu gry. Tutaj mamy kolejny moduł na ster, tutaj mamy camo i wydłużony czas działania sprzętu eksploatacyjnego. Ten moduł wydaje mi się, że jest dobry na okrętach, które mogą poświęcić swoją wykrywalność na rzecz tego, żeby dłużej działała naprawka, dłużej działało hydro, dłużej działało rozbicie. I jestem w stanie się skłonić przy wyborze tego materiału, tego ulepszenia, znaczy na pancernikach sekundarkowych, bo tam jesteśmy blisko przeciwnika, kamuflaż jest nam totalnie niepotrzebny. Dosłownie kamuflaż przydaje się w pierwszych kilku minutach bitwy, kiedy dopływamy do przeciwnika. A dłużej trwająca erka, czy dłużej trwająca naprawka, no zawsze nam troszeczkę życie w bitwie wydłuża, także jeżeli byśmy brali na pancernik, to można to, no chyba, że bierzemy pancernik, który ma strzelić i zniknąć, no to wtedy kamo. I na zało też będzie to kamo. Ten moduł jest kuszący, zwłaszcza jeżeli będziemy walczyć w starciu z DDK-ami panazjatyckimi, no ale wiadomo, to trzeba, musi być taki warunek spełniony, wtedy to ulepszenie ma sens, ale poza tym wydaje mi się, że jest mało uniwersalne. Kurde, znowu się przełączę. I tak, bierzemy kamo. I slot ostatni. Tu również w zależności od tego, co chcecie założyć. No torpedowe uzbrojenie to raczej na DDK. Zasięg, no można, przy czym zasięg na ZAO jest wystarczający jak dla mnie. Niektórzy wydłużają, niektórzy zakładają legendarkę jak mają. I wydaje mi się, że legendarka w tym przypadku jest najlepszym wyborem, ale osobiście na większości krążowników mam założony reload, żeby szybciej strzelać po prostu, a zasięg jakoś tam się dostosowuje. Na niektórych okrętach zasięg też się przyda, na przykład mam zasięg na Harugumo. Z tym, że omówimy sobie teraz właśnie linię DD-czków i wybór mod ulepszeń tam. Tutaj wygląda to następująco, moi drodzy. Tutaj to samo, bo zawsze nam będzie padało to uzbrojenie, bo to jest lekko opancerzone. Tutaj też maszynownia, bo ster i silnik na DD-ku to są kluczowe sprawy, które wpływają na nasze przeżycie. Raczej nie będziemy długo pływać na buście i tutaj bierzemy to. Tutaj również brałbym przestawienie, czas przestawienia steru. Można oczywiście pokusić się o zamontowanie sobie tutaj ulepszenia na torpedy, no ale tam jest jedna wyrzutnia, więc wydaje mi się, że nie warto. No i tutaj dym. Troszeczkę nam to zmienia dym, ale wydaje mi się, że też nie jest to konieczne. Ja bym z tego całego zestawu wybrał sobie to. No bo żeby wiadomo, jak już ktoś nas dorwie, to Harugumo jest mało zwrotne, to chociaż żeby, jeżeli nie okręt, to żeby artyleria nadążyła za celem i była w stanie cały czas go ostrzeliwać. Tutaj wiadomo, mamy do wyboru 3 rzeczy, przy czym pamiętajcie, że Harugumo jest raczej okrętem do gry stacjonarnej do strzelania z dymu. Więc nie będziemy brali sobie tego ani tego, no bo w ruchu nie będziemy strzelać. Jak ktoś chce strzelać z Harugumo w ruchu, to raczej nie polecam. Ale stoimy sobie w dymie okrętem naprawdę dosyć długim i mało zwrotnym, więc wydaje mi się, że ten moduł będzie najlepszy, bo jak wykryjemy torpedy puszczone w nasz dym, no to mamy największą szansę, żeby ich uniknąć właśnie dzięki temu modułowi. Tutaj oczywiście kamuflaż, no bo wiadomo, to jest niszczyciel, zawsze może się te kilkaset metrów przydać, żeby komuś wsadzić jakieś ładne torpedy albo złapać innego DD-ka na blisko i go rozstrzelać. Na ostatnim slocie, w zależności od tego, co chcecie. Ja mam założony zasięg, bo tam mam 14, coś koło 14,4 chyba kilometra zasięgu na Harugumo i to wydaje mi się w zupełności wystarczające. Reload jest i tak dosyć szybki. Ile on tu wynosi? 3 sekundy, no to w zupełności. Tu jeszcze mam sobie wzięte AFT i tak to wygląda, także. Ale z drugiej strony weźmy sobie krążownik amerykański, bo tam omawialiśmy krążownik japoński, który jest do gry, albo nie, może radziecki. O, radziecki krążownik. Kurde. Krążowniki. Newski. No weźmy Moskwę może, bo Moskwa była do tej pory drzewkowym okrętem. I sobie omówimy to na przykładzie Moskwy właśnie. Moskwa jest do stania przy wyspie i do tankowania, więc będziemy tutaj zupełnie inne ustawienie stosować. Na przykład już nie musimy się martwić o torpedy, bo ich nie mamy, a wieże opancerzone są na tyle dobrze, że raczej często padać nie będą. Na przykład na takim Minotaurze czy na Usterze, na Smoleńsku te wieże są opancerzone słabo, w związku z czym ja bym ten moduł nadal brał, to ulepszenie. I jeżeli mamy opancerzenie dobre wież i wiemy, że te wieże w bitwie często nie padają, no to możemy sobie wybrać coś innego. Ja na przykład wybrałbym tutaj to.
No bo te wieże naprawdę bardzo rzadko padają, rzadko się zdarza, żeby zostały całkowicie zniszczone. Także jeżeli wiemy, że możemy na nich polegać, to można tu założyć na przykład sobie taki moduł. Do tankowania na pancernikach typu Yamato, Kreml czy inne takie też wydaje mi się, że dosyć spoko wybór, no bo tam nikt nam wież nie uszkodzi. Republika na przykład już brałbym zdecydowanie to, bo tam na Francuzach wieże padają dosyć często i to jest bardzo mocno odczuwalne. Slot drugi. Na Moskwie. Ja bym wziął to. No bo stoimy, tak? Nie potrzeba nam przyspieszania ani sterowania za bardzo. Można się pokusić również o te dodatkowe, czyli wydłużenie radaru, hydro lub pelotki. W zależności co kto ma i jak chce grać, ale to wydaje mi się, że z tych modułów, z tych ulepszeń dostępnych dla wszystkich, najlepszym wyborem będzie to. Tutaj, tak? Slot kolejny. No i celność. Wydaje mi się, że tutaj, kurde, na tym przycisku mam cofanie strony, teraz muszę tego przestawić. Tutaj również możemy sobie pobawić się w celność. Jeżeli założymy sobie jeszcze legendarkę, to będziemy jeszcze bardziej celni. Ale możemy sobie pobawić się też w obrót dział. Przy czym stoimy do przeciwnika raczej dziobem, więc nie robimy jakichś tam nagłych zwrotów, przewrotów, przerzutów kątów ostrzału i takich rzeczy. Także wydaje mi się, że celność będzie lepszym wyborem niż czas obrotu. Slot kolejny. No wiadomo, stoimy, będziemy się palić, więc lepiej, żeby się palić krócej. Krótka piłka. Tutaj wydaje mi się, że kamo będzie najlepszym wyborem, bo jeżeli podejdziemy blisko i kogoś złapiemy burtą, no to jesteśmy w stanie dzięki naszej celności szybko go spacyfikować. Także kamo jak najbardziej. Jeżeli strzelamy z większego dystansu, no to tym bardziej będziemy znikać. Ster bez sensu, torpedy bez sensu, eksploatacyjne też raczej niepotrzebne. Myślę, to ostatni. Ja mam legendarkę. Niektórzy zakładają zasięg, niektórzy reload. Legendarka w tym miejscu jest najlepszym wyborem, moi drodzy. I teraz sobie omówimy jeszcze pancerniki. Taki na przykład Kurfürst. Pierwszy slot. Ja dałbym przeżywalność sekundarki, no bo ja gram Kurfürstem typowo na sekundarkę. Ktoś może inny weźmie sobie przeżywalność głównej artylerii, bo ona lubi padać. Jeżeli ktoś chce inaczej nagrać, można sobie też wydłużyć czas działania grupy naprawczej, bo no jak jesteśmy pod sekundarkę full zrobieni, to będziemy często się palić. Także no tu jest kilka opcji. Slot drugi. Zdecydowanie kontrola uszkodzeń. Slot trzeci. Zdecydowanie celność, no bo na pancernikach ten moduł będziemy zawsze brali. Zawsze, absolutnie zawsze ten moduł na ulepszenie, przepraszam, na pancernikach. Kolejny. Również wybrałbym tutaj kontrolę uszkodzeń, żeby krócej się palić, bo będziemy się palić bezdyskusyjnie. Pływać będziemy cały czas raczej, no i prędkość przez czas przestawienia steru też nam niepotrzebna. Mamy hydro, więc większość torped będziemy w stanie go tak ominąć. Ale tutaj, tak jak wspominałem, można się już zabawić we wzięcie tego materiału. Kamuflaż Kurfürsta z legendarką i tak jest kosmiczny, także już mu dużej krzywdy nie zrobimy, bo i tak jest tragicznie. A mając dłużej działające hydro, naprawkę i erkę, jesteśmy w stanie dłużej przeżyć. Na ostatnim slocie mam legendarkę. Niektórzy wolą zasięg, niektórzy reload. W zależności od tego. No ale jeżeli robimy Kurfürsta pod sekundarkę, no to raczej bym się tutaj zwracał ku przeładowaniu. Oczywiście można jeszcze tutaj sobie wziąć ten... to ulepszenie, ale no tutaj jest kilka ciekawych opcji, także widzicie, że w zależności od tego, jaką rolę pełni dany okręt, tak trzeba mu te ulepszenia przydzielać. Okręty, które są w ruchu, będziemy budowali inaczej od tych, które stoją w miejscu do przeciwnika dziobem, mają dobry pancerz na artylerii, czy torpedy są umiejscowione w takich miejscach, że raczej ciężko je będzie zniszczyć. Weźmy sobie na przykład nowość, czyli niemiecki Agir. Kurde, nie mogę tego opanować. Wiecie, jak ma umiejscowione torpedy Agir? No niestety nie pokażę tego, bo to jest tutaj pokazywane na stronce, także nie mogę obejrzeć modelu, ale tutaj już bym sobie spokojnie wziął ten moduł, bo torpedy nam się przydadzą, jak podejdziemy na blisko, a niemieckie torpedy mają to do siebie, że lubią sobie paść. Co dalej? Będziemy raczej walczyć na średnim dystansie, więc ja bym tutaj sobie wziął, silnik niekoniecznie, wziąłbym tutaj to. Jeżeli chodzi o celność, mamy mało dział, wziąłbym celność właśnie, nie czas przestawienia obrotu wież, tylko właśnie celność. Co dalej? Tutaj można się zastanawiać, zależy od tego, jak chcecie grać. Czy chcecie bardziej stacjonarnie, wtedy gaśnica, czyli krótsze pożary, lub jeżeli w ruchu, to czas przestawienia steru. Tutaj
Wydaje mi się, że kamo będzie optymalnym wyborem, bo im bliżej podchodzimy do przeciwnika niewykryci, tym większa szansa na to, że go ściągamy na raz salwą. No i tutaj oczywiście reload, no bo zasięg jest i tak duży, sekundarki nie używamy, torpedy mamy krótkie, więc nie są potrzebne jakieś mocne ulepszenia. No i wydaje mi się, że reload będzie najsensowniejszy. Także w zależności od tego, jakie role pełnią okręty w grze, tak będziemy robić im ulepszenia. I tak jak na przykład dedeki, które nie mają dymu, będziemy bardziej inwestować na tym slocie w przestawienie steru niż w przyspieszenie, no bo raczej będziemy w ruchu cały czas i raczej przestawienie steru będzie nas tu ratować. Nie będziemy sobie stali w dymie, z którego musimy nagle uciekać. Tak jak na przykład linia brytyjskich krążowników lekkich czy lekkie amerykańskie krążowniki. Tam też będziemy brać raczej to ulepszenie, no bo żeby szybko ruszyć z miejsca, bo to są raczej okręty stacjonarne do siedzenia albo w dymie, albo przy wyspie, także tutaj macie tak jako tako podgląd na to, jak ulepszenia zakładać. Z mojej strony w tym materiale to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.